Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy na Dolnym Śląsku. Docieramy do wsi Rzeszówek, niewielkiej, cichej i malowniczej miejscowości położonej w krainie wygasłych wulkanów i objętej ochroną programu Natura 2000 pod nazwą Góry i Pogórze Kaczawskie. To właśnie tu swoje miejsce na ziemi, ale także zagrodę edukacyjną należącą do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych stworzyli Marta i Maciej Zawierucha. Jak mówią, miejsce powstało z ich marzeń. Inspiracją były wspomnienia z dzieciństwa i tęsknota za beztroskimi wakacjami spędzanymi u dziadków na wsi, za bliskością natury i spokojem. Każdy, kto tu przyjedzie, może wyruszyć w zieloną podróż pełną przygód. W terenie przewodnikiem jest Maciej. Odkrywa przed innymi takie tajemnice świata kwiatów, drzew, ziół, warzyw czy zwierząt, że z przyjemnością korzysta się z tej otwartej furtki do magii natury. Takie lekcje w terenie i pod chmurką mogą pozostać w pamięci na całe życie. Gdy natura wzywa, trudno jej odmówić. W końcu każdy ma w sobie żyłkę odkrywcy i chęć zrelaksowania się w otoczeniu pięknych okoliczności przyrody. Marto, jaka jest wasza historia w tym miejscu, bo zioła to takie wasze rodzinne przeznaczenie życiowe? Zioła to nasza tradycja rodzinna. W tym miejscu ten dom kupiliśmy, to gospodarstwo kupiliśmy 13 lat temu, już ponad 13 lat temu. Kupiliśmy, żeby mieć przestrzeń, żeby też kontynuować tradycje też nasze rodzinne, zielarskie, ponieważ mojego męża babcia i moja babcia uprawiały zioła, zbierały rumianek. Właśnie to jest koszyczek do zbierania rumianku. Należał do męża babci. Każdy członek rodziny miał taki koszyczek do zbioru. A my w naszej ziołowej zagrodzie edukacyjnej właśnie odtwarzamy te tradycje, przybliżamy zioła, wiedzę o roślinach, o ich właściwościach. Początkowo mieliście tutaj zamieszkać, a dopiero potem rozwinęła się wasza działalność, zielona działalność. Tak, dokładnie. Także mieszkaliśmy w mieście, mieszkaliśmy w Legnicy i zawsze była nam bliska przyroda. Prowadziliśmy też zajęcia właśnie przyrodnicze, edukacyjne, już mieszkając właśnie w mieście. I chcieliśmy mieć przestrzeń do realizacji naszej, być bliżej natury, do realizacji naszej pasji. I kupiliśmy to gospodarstwo. Ja byłam w ciąży wtedy. Dom, który kupiliśmy, był w stanie takim naprawdę i całe to gospodarstwo był w stanie przed grubym remontem, można powiedzieć. Trochę było podremontowane i się śmiałam, że jak później oglądaliśmy zdjęcia już po częściowym właśnie remoncie, że chyba te hormony i potrzeba wicia gniazda tutaj bardzo zadziałały, ale jednak to miejsce oboje pokochaliśmy. Tutaj przeszliśmy się właśnie sami po tym terenie, obeszliśmy to gospodarstwo i stwierdziliśmy, że tak, to jest ten teren, ten właśnie ciekawe ukształtowanie, teren podgórski, to też było dla nas ważne. I tutaj zaczęliśmy ten właśnie naszą historię związaną z ziołami. Jak to się stało, że założyliście zagrodę edukacyjną? Skąd ten pomysł? To jest teren turystyczny. Znajomi, którzy prowadzą agroturystykę, po prostu przyjeżdżali do nas i mówili, żeby zamawiali nas, żebyśmy otworzyli nasze gospodarstwo. Wiedzieli, że znamy się na ziołach, że robimy różne rzeczy z tych ziół, przygotowujemy. I chcieli, żeby ich klienci mogli przyjeżdżać do nas, zobaczyć po prostu, jak właśnie wygląda nasze gospodarstwo, żebyśmy przygotowali dla nich ofertę. I tak po prostu od pierwszego warsztatu, to były mydełka ziołowe, tak zaczęliśmy. Tak po prostu nigdy wtedy, 12 lat temu, nie przypuszczaliśmy, że stanie się to naszym głównym źródłem utrzymania naszej rodziny. Że będzie przyjeżdżało rocznie do nas kilka tysięcy osób. W zagrodzie edukacyjnej w Rzeszówku gospodarze postawili sobie za cel odtworzenie tradycji zielarskich, a także zachowanie od zapomnienia medycyny ludowej oraz ludowych tradycji.
Marta i Maciej realizują go poprzez warsztaty stacjonarne i wyjazdowe oraz pokazy. W tutejszym zielonym laboratorium odbywają się pokazy wytwarzania olejków zapachowych oraz warsztaty wytwarzania wód toaletowych, soli kąpielowych, perfum, kremów, mydeł, maści, past do zębów i kadzideł. Nauka poprzez zabawę w takim miejscu wydaje się czystą przyjemnością. Wszystko wzbudza zainteresowanie i emocje. Można tu się przekonać, że wykorzystanie darów natury, choćby w kosmetyce, jest proste i przyjemne. Trzeba tylko lub aż znać właściwości roślin leczniczych i ziół z pól, łąk i lasów. W tym mistrzynią jest Marta, która z pasją zaraża innych swoją wiedzą. A tu mamy mydlicę lekarską. No, czekamy na kwiaty, one są lekko różowe, pięknie pachną. Natomiast najcenniejsze są jej korzenie. I tutaj przekopujemy i one się pienią jak mydło. Po wizycie w laboratorium Maciej zabiera Marysię w podróż do ziołowego ogrodu edukacyjnego, szlakiem tworzenia herbat i przypraw. Alchemia wisiała w powietrzu, a Marysia chłonęła wiedzę i zapachy jak gąbka. Z pewnością nie była to podróż utartymi ścieżkami, a szlakiem zmysłów. Stworzyliście u siebie prawdziwą zieloną enklawę z okazami, które rzadko można spotkać. Tak, zgadza się. Mamy pysznogłówkę. To jest roślina, która potrafi mieć trzy głowy. Ja teraz będę pokazywał. Jedna głowa, antenka, druga głowa, antenka, trzecia głowa. Piękna, wokół ma piękne czerwone kwiaty. A niesamowite w niej jest to, że po potarciu jej liście pachną herbatą Earl Grey. Możesz powąchać. Cudownie. Bergamotka to jest pomarańcza, którą aromatyzuje się właśnie czarną herbatę. Natomiast w naszym obszarze pysznogłówka zawiera po prostu ten sam olejek i możemy robić coś, co zastępuje nam herbatę Earl Grey. Chociaż z tą bergamotką jest niesamowita historia, bo ser Earl Greyowi, stąd nazwa się wzięła też herbaty, po prostu herbata się zepsuła, jak ją transportował i zalał ją olejkiem eterycznym z bergamotki i dzięki temu sprzedał wszystko i tak powstała pierwsza aromatyzowana herbata. My robimy trochę inaczej, kupujemy czarną herbatę, mieszamy właśnie z liśćmi pysznogłówki i mamy zastępnik herbaty Earl Grey. Co to jest za roślina? Wiesz co, to jest marzanka wonta. To jest roślina, która przepięknie kwitnie, muszę powąchaj. Z niej pachnie. Pod kątem kulinarnym możemy zrobić likier. Ten zapach, który się unosi z tych kwiatów, to są kumaryny. Natomiast z tej rośliny też uzyskamy ten sam zapach, czyli właśnie kumaryny. I ma jeszcze kolor zielonkawy lekko, także można zrobić taki eliksir wróżki. Opowiadasz właśnie o takich rzeczach przyjeżdżającym tutaj turystom. Jak oni reagują na ten wasz zielony świat? Wiesz co, zazwyczaj jest to zaskoczenie i uderzenie przede wszystkim ilości informacji, bo każda roślina, czy podejdziemy do tej, czy do tamtej, ona albo niesie ze sobą jakąś historię, albo posiada ciekawe właściwości. I tak naprawdę z nami, zielarzami, jak pójdziesz na spacer, to odkrywasz te wszystkie rośliny, które na co dzień widujesz, spotykasz na nowo. W ten sposób i dzieciaki malutkie, i dorosłych jakby na nowo zachęcamy do tego, żeby poznawali rośliny, uczyli się o nich, żeby doświadczali tej natury, bo dzięki temu wyjeżdżają, mają zakotwiczone w głowie inne funkcje danej rośliny i później powoli zaczynają korzystać z tego w domu. Świat roślin jest niezwykle fascynujący i powiedz szczerze, przyznaj się, czy ty potrafisz tak sobie przejść spacerkiem, nie spoglądając na boki, nie zatrzymując się, nie obserwując, nie dotykając, nie wąchając? Nie, absolutnie nie. Bo też jest tak, że nawet jak mamy swoje utarte ścieżki, gdzie chodzimy na spacery, to z roku na rok pojawiają się nowe rośliny, które też trzeba oznaczyć, coś się o nich dowiedzieć. Wiadomo, najlepiej się czujemy w tym swoim środowisku, bo większość tych roślin znamy, ale się pojawiają perełki, coś nowego wyrośnie, coś się zasieje, no i wtedy mamy kolejny materiał do zrobienia ekstraktów, do kremu, do mydła, czy do zrobienia nowej herbaty ziołowej, ale przede wszystkim do tego, żeby się nią cieszyć i ją poznać. Jak tworzyliście to miejsce? Pozwoliliście po prostu się mu rozwinąć, czy też sami poszerzacie o nowe rośliny?
Tak, oczywiście, jak najbardziej, poszerzamy, bo fajnie jest mieć chociaż tej części ogrodowej rośliny, które niosą ze sobą rzeczywiście właściwości lecznicze czy kosmetyczne, bo łatwiej nam jest o nich też opowiadać, bo no, mogę opowiadać abstrakcyjnie o roślinach, które gdzieś rosną w okolicy, ale fajnie jest, jak je pokażę, więc ta część ogrodowa, ona jest przez nas, jakby kolekcjonujemy te rośliny. I później o nich opowiadamy, wychodzimy też na spacery, pokazujemy je ze stanu naturalnego, więc w tej części, w której tu stoimy, to są kolekcje. W pierwszym sezonie, jak zaczęła funkcjonować nasza zagroda, to były 2 albo 3 grupy, a później z roku na rok, kiedy ta poczta, przysłowiowa poczta pantoflowa zaczęła działać, pojawiły się nowe grupy, zaczęliśmy współpracować tutaj z innymi zagrodami lokalnie i zaczęliśmy naprawdę ściągać dużą liczbę grup, turystów, osób indywidualnych, gdzie pokazujemy ten nasz świat. Ten wasz świat, muszę przyznać, że jest cudowny, bo tu oszołamiająco wprost pachnie i cały czas słyszę ptaki. Wyobrażasz sobie teraz życie w innym miejscu? Nie, nie wyobrażam sobie. Cisza jest zabójcza. My przeprowadziliśmy się z Legnicy i tam w nocy karetki, ruch samochodowy. Natomiast tutaj ten pierwsze 2 miesiące to był taki dla naszych organizmów szok, że może być kompletnie cicho albo ciemno. To były dla osób, które mieszkały, chociaż krótko mieszkaliśmy w tej Legnicy, to były miesiące takiego detoksu, można powiedzieć. I jak ktoś przyjeżdża do nas, to nawet w ciągu tych 2-3 godzin ten detoks też ma. I to jest piękne. I jest piękne, zgadza się. Wizyta w świecie roślin powoli dobiegła końca. W życiu, tak jak w przyrodzie, nic nie trwa wiecznie, ale grać w zielone zawsze warto.